Nie uwierzycie. Otwieram sobie dyfer. On otwarty. Tak być nie może. Trzeba to naprawić. Naprawianie otwartego dyfra polega na, uwaga, jego zamknięciu. Więc zamykamy i voilà, gotowe. Możemy skręcać i wrzucać na auto. Nie no, kurwa, ja se robię. Naprawa takiego otwartego mostu jest dosyć prosta. Wystarczy unieruchomić te cztery zębatki. O czym już prawdopodobnie wiecie, ale warto by też się było dowiedzieć, jak to prawidłowo zrobić, żeby dyfer jak najdłużej nam wytrzymał. I w tym filmiku opowiem wam o wszystkich tipach, które ja znam, które użytkuję i dzięki czemu nigdy jeszcze nie zajechałem żadnego zaspawanego dyfra. Jedna z najważniejszych rzeczy to, żeby spawy w dyfrze były i z jednej, i z drugiej strony i żeby zrobić je w miarę symetrycznie, tak żeby ciężar rozchodził się w miarę równo z jednej i z drugiej strony, no bo dyfer jednak jak się kręci kilka tysięcy razy, kurde, na minuta, a wy zaspawiecie go no z jednej strony, albo tym bardziej, kurde, wrzucicie tu jakoś śrubę, obspawiecie to całe, kurde, taką wielką, grubą tą, a z drugiej strony nie zrobicie nic. Dostałem w prezencie dyfer 444, oczywiście zaspawany, otwieram go, a on tu, kurwa, otwarty. Se myśla, co jest grany. Dobra, cicho być. I taka sytuacja z tej strony, kurwa, lepiej pospawanego dyfra w życiu nie widziałem. Naprawdę, ludzki kurde umiejętności, to jak ludzie kurde robią auta, to jest coś, co przechodzi wszelką wyobraźnię. To tak jakbyście kurwa do pralki wzięli i wrzucili cegła. No wszyscy chyba wiedzą, co się wtedy stanie. Warto też wiedzieć, że jak spawiecie materiał, to w którąś stronę zawsze go pościąga. Dlatego najlepiej zrobić to tak, że najpierw unieruchomicie se te zębatki robiąc cztery spawy. Raz, dwa, trzy, cztery z jednej strony, obrócicie na drugą i zrobicie z drugiej. Raz, dwa, trzy, cztery, bo jak wy go z jednej całego obspawiecie, to również może nim troszkę powyrabiać i łożyska wtedy mogą wytrzymać nieco krócej. Do zaspawania takiego dyfra ja zawsze używam blaszek, bo blaszka ładnie można se wyciąć w taką poduszeczkę i ona się tu fajnie zmieści we wszystkie rogi i będzie tak, kurde, w miarę symetrycznie z jednej i z drugiej strony. Nie jakieś śruby, nie inne gówno, pamiętajcie, nie robi się takich rzeczy. Do takiej małej głowy ja se wycinął 55 mm na 30 mm prostokącik, z którego robię se o taką poduszeczkę. Pamiętajcie, żeby se najpierw jak wycinacie, to z czegoś ta strona oszlifować, bo jak najpierw powycinacie, to potem chujowo będzie wam to oszlifować, a nie może tu być farby, bo inaczej nie będzie wam się to chciało za bardzo fajnie topić. Taka poduszeczka powinna ładnie w te miejsce pasować. O, jeśli będzie to zrobione w ten sposób i obspawiacie sobie to fajnie naokoło, to jest bardzo dużo szansa, że zrobicie to właśnie tak, jak należy. Podczas spawania dyfra również bardzo istotne jest to, żeby go chłodzić, bo przy spawaniu wszystko bardzo szybko się nagrzewa, a takie przegrzane łożyska bardzo szybko zaczną wam huczeć, o ile nie od razu po wrzuceniu dyfra. Więc pierwsze co, powinniście mieć tam woda. Tej wody musi być na tyle dużo, że jak wy sobie go obrócicie na drugą stronę, to nie zatopicie w tej wodzie tych trybów, które będziecie spawać, żeby one tam na nowo nie były tłuste ani nic z tych rzeczy, suchutki, ładne, ale żeby też im nie było za mało. I kolejna fajna sprawa, kiedyś tego nie stosowałem, teraz wiem, że warto dać se bardzo mokre szmaty na łożyska tu z jednej strony i z drugiej strony, bo dzięki temu te łożyska będą miały lepsze chłodzenie i jest większe prawdopodobieństwo, że im się nic nie stanie. Musicie też pamiętać o tym, że jak to wszystko tutaj będzie tłuste, to ciężko będzie to zaspawać razem. Dlatego trzeba to bardzo dobrze umyć. Wszystko tutaj wcześniej pływało w oleju.
Także bierzemy sobie coś pod ciśnieniem, typu zmywacz do hamulców, spsikamy wszystko dokładnie, te tryby obracamy tak po to, żeby po prostu ten maraz zlos se fajnie, wypłukujemy wodą, później jak to będzie już tak mniej więcej wypłukane, żeby się rychtyk tego pozbyć, używamy jakiegoś odtłuszczacza, w tym wypadku odtłuszczacza uniwersalnego, bardzo taniego, najtańszego jaki był w Bricomarsze, spsikać na parę minut, zostawić, później jeszcze raz spsikać zmywaczem hamulcowym i wszystko to dokładnie wypłukać, wyloć, tak żeby on był czysty w środku, że jak wy będziecie tutaj ta woda loć, to ona też przy okazji nie będzie cała pływała w oleju. Wiecie, o co chodzi? A, no i najważniejsze, nie używajcie zmywacza do hamulców bezpośrednio przed samym spawaniem, żeby sobie to jeszcze później na szybko czyścić, bo a, zapomnieliście, no bo nie daj Boże, ktoś tak mniej więcej tak jak by był ustawiony do tego i zaczął sobie to spawać i miał jeszcze taką fajną brodziczkę jak jo, znaczy jakbyście mieli taką rudo broda jak jo, to może warto by było jakby się przy okazji sfajczyła, ale nie o tym godą. Chodzi o to, że jak psikocie se to zmywaczem do hamulców, to jego opary będą się jeszcze dali jarać i może to nawet chwila potrwać. Także najpierw dokładnie oczyście, osuszcie, potem weźcie se blaszki, zróbcie se je i jak one już będą gotowe, to możecie przystępować do pracy. Jakby tak kogoś interesowało, blaszki robiłem z blachy o grubości milimetrów 3. Także tako powinna być wystarczająco. Dalej, do spawania potrzebna jest masa. Trzeba ją założyć na dyfer, ale nie w taki sposób jak ja tu zrobił, bo to se tak przewodzi prąd, że prąd przelatywałby przez łożyska i niestety, ale one mogłyby ucierpieć. Musicie pamiętać o tym, że masa musi być założona na bebechy dyfra, tak żeby tutaj se prąd przechodził w środku wszędzie, a nie szło na łożyska, na których nam bardzo zależy. Pamiętajcie o tym. I nie śmiejcie się z tego, jak jo dyfer zaspawia, bo zazwyczaj zawsze to wyglądało tak, że ja przygotowywał wszystko w dyfrze do spawania komuś, kto potrafi to robić, bo ja nigdy spawać nie umiał, ale że teraz uczę się powolutku spawać, to duma nakazuje mi zrobić to samemu. Jak macie już połapane se to tak we czterech punktach z jednej i z drugiej strony, to możecie śmiało przechodzić do tego, żeby spawać te blaszki. Czasami warto zrobić se troszkę przerwy, żeby se to zdążyło ochłodnić wszystko, wyloć ciepło woda, naloć zimno woda, po to, żeby po prostu oszczędzić tego dyfra, no. Bo jeszcze przypuszczam, że jak już się za niego poważnie zabierocie, to troszeczkę będziecie chcieli na nim pojeździć. W międzyczasie, jak będziecie nim obracać, jak on już se będzie pospawany, czasami będzie wam się blokował, bo jakiś odprysk czy coś trzymie, wtedy musicie se to mocno, że tak powiem, zerwać, kręcąc, i jak on tam odpadnie, to pamiętajcie, że on tam kaś na pewno na dole będzie leżeć i na koniec też warto ten dyfer wziąć, wypłukać, żeby wszystkie takie rzeczy z niego usunąć. Tu możecie zobaczyć winowajców, takich jak, o, czy widać, ten maluszek tu, właśnie ten. Wystarczy sobie, kurde, jak już coś takiego widzicie, odbić śrubokrętym, że go nie będzie i problem z głowy. No nie ma to najlepiej zaspawany dyfer, jaki w życiu widziałem, ale jak na moje pierwsze spawanko, to kurde, Jerzyk z niego całkiem dumny. Fajnie się kręci, nic już nie onaczy. I z jednej i z drugiej strony wygląda całkiem zacnie. Pamiętajcie o tym, żeby dawać sobie też maty, bo pamiętam, jak spawałem pierwszy dyfer, to jeszcze o takim czymś nie wiedziałem, żeby sobie tak wspomóc te chłodzenie. I kurde, on prawie że od razu, pamiętam, zaczął huczeć. Jeździł jeszcze bardzo długo, no ale niestety te huczenie przybyło szybciej niż jak się spodziewał. A teraz w każdym jednym dyfrze, który spawałem, nie było takiego czegoś i jeżdżą do teraz. Także polecam się nad tym troszeczkę spuścić. Ale jeszcze zapomniałem powiedzieć. Na koniec wszystko zalewacie sobie ładnie olejem 75W90. Raczej nie powinniście się przejmować tym, jaki on jest z firmy, bo tu za wiele zębatek się nie kręci, więc styknie jakiś taki najtańszy. Ciao!